Siemanko, witajcie w dzisiejszym vlogasku. Zobaczcie, co tutaj dla Was mam. Poznajecie tego Mercedesika i jest to oczywiście nasz laboratoryjny Mercedesik, na którym przeprowadziliśmy troszeczkę testów. Robiliśmy dynamika w skrzyni automatycznej, robiliśmy chemiczny remont silnika. Słuchajcie, dzisiaj chcę Wam pokazać coś ciekawego. Chodźcie, zajrzymy sobie, co jest tutaj. Słuchajcie, mordeczki, co ja zrobiłem? Odkręciłem jakąś rurę przy silniku. Jest to rura dolotowa powietrza do kolektora ssącego. Tutaj mamy wyjście z interkulera, tu mamy kolektor ssący. Słuchajcie, co się dzieje w kolektorze ssącym? Praktycznie w każdym dieslu, jaki jeździ po naszych drogach. Tutaj mamy zawór EGR, natomiast tutaj mamy plenum kolektora i kanały, którymi powietrze dostaje się do silnika przez zawory ssące do komory spalania i leci sobie to do wydechu. No i oczywiście problem się zaczyna w momencie, kiedy zaczyna działać ekologia. Ten zawór, jest to zawór EGR, wpuszcza on spaliny. Spaliny w połączeniu z mgłą olejową, która raz, że przez odmę dostaje się do dolotu, przez turbinę, przez intercooler wlatuje tu. Dwa, z samej turbosprężarki też potrafi delikatna ilość oleju zawsze się wydobyć i jest to normalne. Słuchajcie, ta mgła olejowa w połączeniu ze spalinami z EGR-u tworzy skałę, tworzy warstwę takiego nagaru zabetonowanego na ściankach kolektora ssącego. W efekcie tego działania cały kolektor ssący zanieczyszcza się sadzą. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Zobaczcie, zaświecimy sobie teraz. Tutaj widać wejście do kolektora ssącego. Widzicie, jak jest zawalone, po prostu zarośnięte takim szuwaksem. I co to znaczy, że on zarasta tak tym szuwaksem? To jest dobrze, czy jest niedobrze? Słuchajcie, to jest bardzo niedobrze. Dlaczego? Po pierwsze, przede wszystkim, ta narośl, która się tu zbiera na ściankach, ona zmniejsza światło tego to kolektora. O tyle, o ile w plenum, no to mamy tutaj dużą średnicę, to w tych kanałach, które prowadzą do cylindrów, dosyć mocno już nam to ogranicza przepływ powietrza, który następnie spalany jest w cylindrze. Zmniejsza to sprawność silnika, zwiększa obciążenie na sprężarce, która ma większy problem, żeby pompować powietrze do cylindra. Silnik traci moc, zaczyna więcej palić. Nie chcemy tego. Kolejna rzecz. Ta narośl w końcu, kiedy wyjątkowo mocno narośnie, może dochodzić do tego, że będzie odpadać. Taki kawałek, kiedy odpadnie, wyleci do cylindra, może uszkodzić łopatkę turbosprężarki, może podwiesić zawór, spowodować awarię silnika. Także czegoś takiego my tutaj nie chcemy. No i jak się tego pozbyć? Słuchajcie, czyszczenie kolektora, klasyczna metoda czyszczenia kolektora, to jest demontaż tego elementu. Spójrzcie, ile to jest roboty, żeby to tutaj zrobić. Szynę common rail trzeba zdemontować, filtr paliwa, chłodniczkę paliwa. Masę różnych pierdół trzeba zdemontować, aby to wykonać. To jest kilka godzin roboty, demontaż takiego kolektora, plus później jeszcze czyszczenie tego kolektora, składanie tego. Taką robotę, no to tutaj trzeba liczyć około 1000 zł. I to jest przykład prostego w miarę Mercedesa. Spróbujcie zrobić to na przykład w silniku Fiata 1.9 JTD. To jest przerąbane, bo tam jeszcze dochodzi na przykład rozbieranie rozrządu i w innych modelach dieselków wcale nie jest lepiej. No może w 2.0 TDI jest w miarę łatwo, ale mam dla Was dzisiaj spoko rozwiązanie. Zamiast raz na jakiś czas wydawać furę siana na czyszczenie kolektora, możecie sobie sami regularnie zastosować środek z Liquimoly. Jest to środek Liquimoly Unsaug System Reiniger Diesel numer 5168. Słuchajcie, jest to czyścik, tak jak widać, z taką rureczką, z aplikatorem takim. Jest to czyścik do kolektorów ssących. Za chwilę przeprowadzę czyszczenie tego kolektora tym czyścikiem, aczkolwiek będzie trudna misja, ponieważ tam jest dosyć grubo narośnięte, także zobaczymy, zaraz zrobimy sobie porównanie. Słuchajcie, ten środek stosujemy na silniku uruchomionym. Ten środek nie powoduje rozbiegania silnika, także ten spray nie jest palny, nie będzie się nic złego działo.
Działa powoli, czyli nie jest tak, że wiecie, to wpsikniemy i nagle ten cały nagar wpierdzieli się do silnika, wszystko wybuchnie. Tak nie będzie. Delikatnie, co 2-3 sekundy należy aplikować ten środek. Wtedy stopniowo, warstwa po warstwie, będzie ten nagar przepalany. Teraz zapytacie, to co z tym nagarem, kiedy on tam się dostanie? Czy on nic nie uszkodzi? Słuchajcie, nic nie uszkodzi, ponieważ ten środek rozpuszcza nagar. Następnie musimy zastosować jakąś formę przysłony. W trakcie aplikacji tego środka musimy wywołać podciśnienie, bo silnik nam pracuje. Musimy wywołać podciśnienie, czyli najlepszy byłby kawałek blaszki jakiejś albo kawałek plastiku, którym sobie przysłonimy dolot, aby wywołać podciśnienie. Wtedy ten środek działa najlepiej z tym osadem. Ja mam takie ułatwienie, że mam tutaj przepustnicę i mogę sobie ręką tę przepustnicę zamknąć i ja w taki sposób to będę robił. Natomiast wy możecie użyć kawałka gumy, kawałka plastiku lub kawałka metalu, żeby po aplikacji zasłonić sobie ten dolot. Zadacie teraz pytanie, co jeśli macie katalizator, co jeśli macie DPF-a. Ja tutaj mam, w tym samochodzie mam katalizator, tak, jeszcze go nie wyciąłem, aczkolwiek zbliżam się do tego. Słuchajcie, nie ma problemu, ponieważ ten osad, kiedy już jest rozpuszczony przez ten środek, on zostaje spalony. Nawet jeśli dostanie się przez komorę spalania do wydechu, w temperaturze, w spalinach, on zostanie przepalony i pójdzie przez wydech. Także nie ma problemu, jest to całkowicie bezpieczne. Należy to też traktować z rozsądkiem. Głównie ten środek został stworzony do tego, aby go używać profilaktycznie, czyli usuwać niewielkie warstwy tego, regularnie stosować, usuwać warstwy tego, tych zanieczyszczeń, sobie raz na parę miesięcy zastosować w samochodzie, żeby się nie budował ten nagar. Tu w tym Mercedesie mamy przykład ekstremalny, bo tego nagaru mamy grubo. Także tu będzie wesoło za chwilę, bo za chwilę odpalam ten samochód i przystępujemy do czyszczenia. Dlatego przygotowałem sobie nie jedną, a 3 puszki tego środka, bo tu chcę pojechać grubo po prostu przetestować. Natomiast jest on tak naprawdę docelowo zrobiony, aby profilaktycznie sobie ten dolot wyczyścić, żeby nie doprowadzać do takiej sytuacji, że już jest zapchany całkiem i już musicie wtedy jechać demontować, czyścić mechanicznie, czy nawet, kurde, chemicznie. To też są koszty. Słuchajcie, takie wyczyszczenie kolektora chemicznie, jak my dajemy czasami taki wyjęty kolektor do czyszczenia, to jest około 300 zł sama usługa wyczyszczenia go. On moczy się przez 24 godziny w specjalnej chemii, potem ciśnieniowo jest czyszczony. Także to też nie jest takie, wiecie, hop-siup, pozbyć się tego nagaru. Ok, ważna informacja. Po takim zabiegu, po czyszczeniu takiego kolektora, prawidłowo należy zrobić wymianę oleju w silniku. Ponieważ jednak, kiedy te cząsteczki się przepalają, coś może przez pierścienie, gdzieś przez przedmuchy dostać się do oleju w silniku, więc wskazana jest po tym zabiegu wymiana oleju w silniku. Także też taka uwaga, warto ten środek sobie zastosować, na przykład jak robicie wymianę oleju filtrów, przed wymianą oleju. Zrobić to, wtedy wymiana, czyli takie fajnie ogólnie uzupełnienie takiego serwisu. Oczywiście wymiana oleju z półkaneczką i samochodzik będzie Wam się odwdzięczał bezawaryjną pracą. No to jest najbardziej uzasadnione jakby ekonomicznie, żeby w ten sposób postępować. Mordeczki, lecimy z koksem. Odpalam maszynkę. Troszeczkę przegiałem pałę. To jest naturalne, że silnik będzie trochę kulał w trakcie aplikowania tego środka, ponieważ środek jest niepalny. Nie chcielibyśmy tego, żeby środek był palny, ponieważ wtedy jednostka by się rozbiegała. Mogłoby być lipa. Także tu jest naturalnym zachowaniem to, że silnik zaczyna przygasać. Na dzień dobry przegiąłem trochę pałę, także będę teraz go dawkował w mniejszych ilościach.
chciałbym zrobić taką małą przerwę i pokazać wam, jak to się dzieje, co się dzieje z tym nagarem, kiedy ten środek z nim działa. Ten nagar ogólnie, zobaczcie, ten nagar przestaje być już taki twardy, on staje się taką jakby papką, takim śluzem, przez co może być wciągnięty po prostu do cylindra i spalony. Już nie są to takie cząstki stałe, które wiecie, mogą coś uszkodzić, tylko to robi się taki glut i na tym polega to czyszczenie. Słuchajcie, tu jest naprawdę grubo. Pierwsza puszka już mi poszła. Zobaczcie, jakie są efekty. Kolejna rzecz, o której nie wspomniałem, warto sobie podnieść obroty. No, akurat mam takie ułatwienie, że tutaj sobie dałem troszeczkę gazu. Fajnie jest utrzymać sobie 2000 obrotów na przykład podczas tego zabiegu. Patrzcie, jak to wygląda w tej chwili. No to podejrzewam, że robię teraz jakąś przebitkę, jak to wyglądało wcześniej. Wlatuję tu teraz z kolejną puszką. Zobaczymy, co jeszcze da się z tym zrobić. Panie, słuchajcie, pora przedstawić rezultaty. Druga puszka, no, skończona można powiedzieć. To przyrząd taki specjalny sobie użyłem, żeby podnieść mu obroty. I patrzcie, jak to wygląda. Jak to w tej chwili wygląda. Tutaj najbliżej zaworu EGR widać, że jest takiego troszeczkę twardego, który się nie zmył. Ale tak poza tym to chyba jest całkiem nieźle, trochę zostało jeszcze na ściankach, ale powiem wam, że ten twardy nagar, on staje się miękki, także to nawet w trakcie jazdy później myślę, że zacznie znikać. I tak niezły rezultat jak na taki pojedynczy strzał. Tam coś głębiej może zobaczymy. Zaraz go odpalę i zgaszę, żeby trochę zassało tej spaliny. Trochę przegoniło, o! Odpaliłem, zgasiłem i trochę wessało tych spalinek. Czyż zaraz znowu będą wlatywać. No a tam cała reszta myślę, że jest całkiem spoko. Na pewno to światło się powiększyło. I te gluty, które tam widzę, na które patrzyłem podczas aplikowania środka, to działo się z nimi coś takiego, że jakby się zaczęła robić z nich taka galaretka. To jest z ciała stałego taka galaretka. Myślę, że to też się przepali teraz w trakcie eksploatacji. Tak jak wspomniałem, środek nie służy do tego, żeby natychmiastowo, zero-jedynkowo wyczyścić kolektor. Służy do profilaktycznego czyszczenia kolektora co jakiś czas, co wymianę oleju, filtrów najlepiej sobie zastosować przed wymianą oleju i ten kolektorek na pewno będzie dużo czystszy niż jakbyśmy nic z nim nie robili i doprowadzili do całkowitej awarii. Ok, dzięki za oglądanie, to wszystko w tym odcineczku. Narka! Thank you.